zajęcia bardzo fajne, są w porządku. Przede wszystkim podobała mi się energia. Warunki, czyli sala, ilość osób, nie za dużo osób, nie za mało. Duża sala, dużo osób, więc wszystko się zgadza. Było też fajne to, że próbowały osoby tańczyć hip-hop, te, które na co dzień w ogóle tego nie czują. I tutaj już gdzieś tam ugryzły, delikatnie gdzieś tam dziabnęły, ja tak powiem, troszeczkę tego klimatu. Taniec jest moim życiem, no można tak mówić. Zapa! Wszystko pięknie, ładnie, fajnie. Mi się podobało, jestem bardzo zadowolona, że tu przyszłam. No, zastanawiam się, czy nawet się zapisać do właśnie do tego zespołu. No, to było takie bardzo mocny układ i no, jestem zadowolona, naprawdę. Pod koniec zajęć powiedział, żeby w taniec wkładać swoją duszę, swoje emocje. To chyba taka najważniejsza dewiza. Ja chciałem zaszczepić w hip-hopie to, co sam hip-hop we mnie zaszczepił. To znaczy możliwość wyżycia się. Jeżeli jestem radosny, to pokazuję to, że jestem radosny. Jeżeli jestem zły, to pokazuję to, że jestem zły i mogę to wykonać. Zrobić to po prostu w tańcu, a nie wychodzić na ulicę, czy nie wiem, rozwalając meble. Albo za bardzo mięśniowo. Zajęcia z Ibim dla mnie są super. Odnajduję się w jego układach. Potrafi właśnie wymieszać taki agresywny z delikatny, że potrafi to wymieszać, żeby to dobrze wyglądało. A bardzo dobrze, bardzo się wylosowałem na nich, fajny pans był, też takie połączone style, na końcu był walking, później na ten taki, nie wiem, new age na początku, później kramp, no i na końcu walking. Jeżeli ja powiedzieć prawdziwy hip-hop, ja myślę, że dla każdego hip-hop był czymś innym, dlatego że wyszedł z różnych dziedzin, ale przede wszystkim to jest jakiegoś rodzaju bunt. Jeżeli mamy ten bunt w sobie i każdy z nas ma jakąś agresję, powiedzmy, nie mówiąc o tych sympatycznych, jak to powiedzieć, hedonistycznych momentach czy stylach, możemy tą agresję z siebie wydobyć. W każdym z nas agresja wzrasta co jakiś czas, a my ją możemy po prostu oddać. Śmieszny jest, fajny, miły. Było zjebiście. Fajnie, śmiesznie, tutaj między ten było zmienianie rzędu, wszystko śmiesznie, mały były śmiesznie, oni sterowali z Ibinami i tak było w ogóle śmiesznie. Jak po zajęciach, fantastycznie, po prostu totalny profesjonalizm, zabawa, jednocześnie prowadząc zajęcia, zabawiając ludzi, jednocześnie nauczając bardzo pożytecznych rzeczy. Sam tańczyłem przez 5 lat i można powiedzieć, że szkoła rozrosła się w tak szybkim tempie do takiego stopnia. Mamy nowych instruktorów, którzy są po prostu świetni. Są nowe sale, po prostu wbijajcie na te zajęcia. Jeżeli nie będziecie obojętni na to, co się tutaj zadziało, okej? Najgorsze jest obojętność, więc oczywiście jak ktoś będzie miał ochotę, to zapraszam na zajęcia i pamiętajcie o tym, żeby tańczyć z emocjami. To jest taka moja dewiza. Po prostu, żeby to było prawdziwe. A co z twoim przemówieniem na koniec? Co to było? Przemówienie. Chodzi o to, że dla mnie taniec bez emocji nie jest tańcem. Dla mnie definicja tańca to oczywiście jest ruch. Później można dodać, że ruch do muzyki. Muzyką nie trzeba, że tak powiem, puścić. Wystarczy ją słyszeć w głowie. Ale no, ruch, muzyka i emocja to jest to, co dla mnie się łączy w jedną całość. I do tego dążę, żeby tą trzecią jakby... trzecią rzecz skleić w te dwie i wtedy ja powiem, że okej, daliście radę i to jest dla mnie właśnie hip-hop. Nawet jeżeli technicznie to nie będzie to.